Oktawia, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich, zdobywczyni Pucharu Świata, medalistka Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski. Największe objawienie Igrzysk Rio 2016. Oktawio, dlaczego akurat pięciobój nowoczesny? Nie mogłaś się zdecydować na jedną dyscyplinę? Trzeba aż pięć dyscyplin trenować na raz? To ciężkie? Ja zawsze mówię, że to nie wybiera się pięcioboju, tylko pięciobój wybiera nas. I coś w tym jest, bo ja zaczynałam od biegania i pływania w moim rodzinnym mieście Starogardzie Gdańskim. I tam trenowałam właśnie bieganie z moim tatą i pływanie w UKS SMK Starogard Gdański. No i równolegle startowałam w Mistrzostwach Polski w biegach, w Mistrzostwach Polski w pływaniu. No i nadszedł czas, kiedy było trzeba wybrać, no, jaką dyscyplinę zacznę uprawiać. Miałam wtedy 14 lat. I wcześniej dowiedziałam się, że jest właśnie coś takiego jak dwubój nowoczesny i to są początki tego pięcioboju dla najmłodszych. I w dwuboju jest właśnie połączenie tego biegu z pływaniem. I zaczęłam w tym startować, zaczęło mi dobrze wychodzić. I właśnie jak miałam 14 lat, dostałam powołanie do ośrodka szkolenia młodzieży właśnie tutaj, który się mieścił w Łomiankach. No i tak wyjechałam właśnie z domu po to, żeby już uprawiać całą tę dyscyplinę sport. Czy w którejś z tych pięciu dyscyplin czujesz się najmocniejsza? To jest jedna, dwie, może pięć? Jak to wygląda w tym przypadku? Jak czujesz? Myślę, że właśnie dlatego nadaję się na pięciobójstkę, bo jestem dosyć wszechstronna. I chyba nie ma tutaj dyscypliny, która jest jakąś taką dominującą, górującą. Raczej myślę, że tak pływanie, bieg, szermierka, ten trójbój taki jest mniej więcej na równym poziomie. I większość właśnie zależy od tego, jak pójdą te konkurencje stricte techniczne, jak strzelanie czy jazda konna, która też nie do końca zależy od nas samych. A zbliżają się zawody, jak wygląda wtedy twoje życie? Dla przykładu, jak przygotowywałaś się do igrzysk, jak spędzałaś ostatnie tygodnie przed wyjazdem? Ostatnie tygodnie przed Rio spędzałam jeszcze na zgrupowaniu w Żonkowie. Tylko tak naprawdę już ostatnie tygodnie przed igrzyskami dużo już się nie jest w stanie wskórać, więc to były, można powiedzieć, ostatnie szlify i próbowaliśmy wydobyć to, co potrafię najlepiej i też wiadomo, że ja byłam po kilkumiesięcznej kontuzji. Więc też ten trening było trzeba odpowiednio poprowadzić, ale mogłam robić coś zupełnie innego, czyli przygotowywać się do tego startu mentalnie i właśnie wiedziałam, że tutaj mogę najwięcej zyskać i właśnie na to bardzo mocno postawiłam. No właśnie, wypadek to zdecydowanie trudny czas w życiu sportowca. Kiedy byłaś zmuszona przerwać trening na dłuższy okres czasu, to było bodajże blisko 2 lata, czy miałaś w głowie myśl, że może już nie wrócisz na najwyższy poziom? No to było już jakiś czas temu, bo tak naprawdę w 2011 roku miałam pierwszą operację kolana i już zaczęłam trenować po tej operacji. Kiedy właśnie miałam wypadek, zerwałam więzadło krzyżowe i w 2012 roku musiałam przerwać po raz kolejny trening, więc summa summarum wyszły takie 2 lata, no, z małą, bardzo małą ilością treningu. I faktycznie po tych dwóch operacjach się zastanawiałam, czy w ogóle chcę jeszcze ruszać pięciobój, czy dam radę jeszcze wbić się do tej światowej czołówki, bo jeszcze przed tymi operacjami byłam, no, w wieku młodzieżowym. Jeszcze nawet nic nie pokazałam takiego. Nie miałam okazji jeszcze startować na tych zawodach najwyższej rangi. Więc tak naprawdę, kiedy wyszłam z tych kontuzji i zaczęłam trenować, to dopiero po tej operacji zaczęły się te właśnie najfajniejsze pięciobojowe lata. No ale to już było jakiś czas temu i od tego okresu przetrenowałam solidnie 3 lata i tak naprawdę dopiero tuż przed igrzyskami ta kolejna kontuzja gdzieś tam totalnie wybiła mnie z rytmu i musiałam na nowo się pozbierać, żeby zacząć w ogóle walczyć. Dałaś radę i to na najwyższym poziomie. Powiedz mi, co cię motywowało? Motywowało do powrotu do zdrowia po tych latach 2011-2012 bodajże i później tutaj przed samym Rio. Co cię napędza? No zawsze ta myśl o Igrzyskach Olimpijskich
i ona mnie motywowała tak naprawdę od zawsze. I kiedy chciałam już kończyć trenować, no to stwierdziłam, no ale jak skończę, to nigdy nie pojadę na te igrzyska, a to zawsze było moim marzeniem. Więc myślę, że taki cel. Jeśli mamy cel i wiemy, do czego dążymy, co chcemy osiągnąć, to też łatwiej nam się zmotywować, bo nie jest tak, że ta praca jest przyjemna. I myślę, że każdy o tym wie, kto musi ciężko pracować, żeby gdzieś tam osiągać jakieś sukcesy, że nie zawsze jest kolorowo fajnie i nie zawsze się chce, więc wielokrotnie trzeba się do tego zmuszać, ale gdzieś tam ten cel, który przyświeca, bardzo w tym pomaga po prostu. A czy jest w tym jakiś pierwiastek zabawy, dobrej zabawy, poza ciężką pracą, która jest oczywistym elementem treningu? Wiadomo, największy element zabawy, wiadomo, był kiedy byliśmy jeszcze młodzi. Potem to już wszystko staje się bardziej profesjonalne, ale oczywiście nadal gdzieś jest hobby, pasją i nadal ma się z tego dużą radość.